Jesteśmy właśnie na demonstracji przeciwko dyktaturze w Wenezueli. Dlaczego dzisiaj obywatele Wenezueli demonstrują tutaj w Warszawie, w centrum Warszawy? Wiesz, jest 150 miast na świecie, równoległa akcja, dlatego że dzisiaj było w 1958 roku taki dzień, który się skończył dyktatura obcześna, tak? Wtedy to było pery... To z okazji rocznicy. A jaka jest sytuacja obecnie? Jak doszło do tego, że Wenezuela znalazła się w tak tragicznej sytuacji? 21 lat temu ludzie mieli takie nadzieje, że Chávez to zmieni, gdzie będzie jakiś równy kraj, z równymi możliwościami i tak dalej. Ale z tego pięknego snu obudził się takiego olbrzymiego monstru, który zaczynał kraść i to pieniędzy, i to jego rząd i on stali się największa kleptokracja na świecie. 400 miliardów dolarów zostało wyprowadzone z kraju przez ludzie władzy. 400 miliardów dolarów. Czyli ukradli te pieniądze, wwieźli za granicę. I dalej rządzą. Dalej rządzą, doprowadzili kraj do ruiny. Wenezuela ma olbrzymie zasoby naturalne, wielkie rolnictwo. Największe rezerwy ropy naftowej na świecie. Ma jeden z największych rezerw bauxity, jeden z największych rezerw gazu, jeden z największych rezerw złota i diamenty. To znaczy, i w tym momencie wszystko jest ukradzione dokumentne przez rządu Maduro, który to przez Chińczyków, Rosjanów i Kanadyjczyków, i wielkie firmy, wyprowadzają to z Wenezueli. Czyli takie jest przysiężenie dyktatur komunistycznych i międzynarodowych globalnych korporacji, które... Ja bym nie powiedział o globalnych korporacjach, bo tam tylko Chińczycy i Rosjanie mają dostępu, tak? To... Chińczycy, Rosjanie wspierają reżim dyktatury w Wenezueli. Tak. A jak zmieniło się życie Wenezuelczyków? Słuchaj, pensja minimalna w tej chwili jest 6 dolarów miesięczne, nie dzienne, miesięczne. Jak to zarabia 6 dolarów miesięcznie, potrzebuje 200 dolarów, żebyś mieć podstawowe jedzenie w domu. Rodzina czeczenna potrzebuje 250, 300 dolarów miesięcznie na jedzenie i zarabiają po 6 dolarów. Statystyczny Wenezuelczyk stracił 12 kg wagi w tamtym roku. Czyli macie, jest głód, niedobór podstawowych towarów, żeby tak zilustrować ludziom, bo ludzie nie rozumieją, co to znaczy niedobór podstawowych towarów. Nie macie żywności w Wenezueli, ale nie macie też lekarstw. Dzieci, na przykład, mam kolegów, którzy stracili ludzi, którzy mieli cukrzycę, bo nie było insuliny. Nie mieli gdzie kupić insuliny, to po prostu umarli ich krewnych, bo brak insuliny. Dzieci, które mają raka, nie mają w ogóle jak kurować ten rak. Starsi ludzie z rakiem nie mają jak się kurować. Rak to jest choroba, która jest niedozwolona, bo nie ma leki. Cukrzyca niedozwolona, bo nie ma leki. W ogóle najzwyklejsza infekcja nie ma w ogóle antybiotyków, tak? To jest taki podstawowy. Tak jak w Polsce kiedyś nie było papieru toaletowego, nie było mięsa, wszystko było na kartę. Tak jak w Polsce, to dzisiaj razy gorzej niż kiedyś w Polsce. Ale Wenezuela do przejęcia władzy przez komunistów Chaveza była krajem, który był bardzo rozwinięty. Był nowoczesny, czy byliście krajem trzeciego świata i... To był kraj, który był w drodze do rozwijania się, takiego drugiego świata nazywane. W sensie było bardzo... Ale nie mieliście w historii żadnych wojen, które zniszczyły twój kraj? Wojnę to znaczy wojna 1810, jak Bolívar uwolnił 8 krajów Ameryki Południowej, tak? Od tego czasu był pokój, rozwój, aż przyszedł Chávez i doprowadził wasz kraj do... To znaczy, powiem ci coś złudnego. Przed Chávezem była demokracja była niedoskonała. Ludzie tracili wiarę w instytucje demokracyjne, bo myśleli, że coś istnieje lepszego, bo tak jest korupcja i tego się nie da zwyciężyć. Przyjechał Mesjasa Chávez, mówił, że ja to zmienię, ja to udoskonalę. I to wynikiem tego udoskonalenia jest tak, że 28 tysięcy ludzi rocznie są zabitych na ulicy.
Tak, rośnie na ulicy Nsabity Baisha 8 tysięcy. Nie tylko bieda, ale terror polityczny, terror kryminalne, polityczne, wszystkie rodzaje terroru. Uwłaszczenia, wywłaszczenia, brak podstawowych dóbr dla człowieka, brak pracy. Emigrował, 3 miliony ludzi emigrował w Wenezueli tamten roku. Drogami, drogą lądową, przez Kolumbię do Ekwatoru, do Boliwii, do Peru. Do Kolumbii. Czyli katastrofa humanitarna. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze zapytam się tu kilku osób, jaka jest sytuacja w Wenezueli. Dobrze.